taki przypadek z Jasnej Góry, młodej dziewczyny, studentka teologii, czwartego roku. Dzwoni kiedyś do mnie matka i mówi: ojcze, ona studiuje na KUL-u, ale jest problem, bo poszła do wąwolnicy, do egzorcysty i zdemolowała temu księdzu cały pokój. I ksiądz, jak się dowiedział, że jest częstochowy, to ją odesłał tam i sobie do swoich egzorcystów. No tam, gdzie jest na terenie, to tam powinna iść do egzorcysty, by od razu to jakoś ratować, odcinać, zapobiegać. I przyszła do mnie Wielki Piątek i proszę sobie wyobrazić, dziewczyna ładna, z ojcem swoim przyszła, mówi męskim głosem. I kiedy witam się z jej tatą, podchodzę do niej, naraz coś ją tak rzuciło z 10 metrów i pykła jak worek ziemniaków na tą posadzkę. Tak w niej gdepło coś i zaczął być taki smród. Ja tak patrzę na nią i kurczę, ona w porę zrobiła, może pękło jej tam coś, nie? Tak strasznie śmierdzi osoba opętana, diabeł w niej. Dwa rodzaje rozeznaje tych smrodów już. Jeden spalenizna, siarka, a drugi jak spocony koń, mocno spocony koń przy pracy. Osoby, które są w pobliżu, czują ten zapach, to mdleją z tego smrodu. To jest coś strasznego. I wtedy pamiętam, ta dziewczyna zaczęła się wić, krzyczeć, ale krzyk jest przeraźliwy. Ludzie tam stojący na tej sali rycerskiej w nogi uciekają. No ja się jej tam nie boję, bo co mi zrobi? Najwyżej mnie pokopie, pogryzie, podrapi. Tylko tyle, nie? Natomiast tylko wystarczy, że znaczy znak krzyża, to ucieka na kilometry z wielkim krzykiem. I pamiętam, wtedy nie chciała iść, bo nie była w stanie, to ten ojciec ją tak wlókł. W końcu wstała. Wchodzimy do tego pomieszczenia w pobliżu kaplicy Cudownego Obrazu. Gryzie ścianę, drapie ścianę. Kto oglądał filmy Opętanie czy egzorcyzmy Emily Rose, tak wyglądają egzorcyzmy. To jest jedna wielka walka. Ja jestem tydzień chory po czymś takim. Tak się umęczymy, ręce to tak drgają, że ja przez dwa dni już nie jestem w stanie pióra utrzymać, bo trzeba trzymać te osoby. I wtedy pamiętam, że przygotowując się do tej modlitwy, to jest modlitwa, księże, tak jak w czasie Chrztu Świętego, wszystko od początku do końca idzie się, nie? Tak samo mamy taki rytuał rzymski i wszystko odmawiamy i na słowa niektórej modlitwy, na przykład ktoś jest w grzechu nieczystym, to kiedy mówimy: duchu nieczysty, wyjdź, to jest ogromny atak wtedy. Albo ktoś, kto zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, kto zuchwale grzeszy, no to miłosierdzie Boże, kiedy te słowa wymawiamy, to wtedy jest ogromny ryk i zaczyna ta osoba być rzucana na ziemię, wije się, skręca. To widać wtedy, co trzeba omadlać, gdzie tu jest bieda, gdzie tu jest bieda w sercu tej osoby. I mnie dziwiło, ponieważ ona siedzi sobie na krzesełku, ja zakładam stółem i tak ona się boczy przez ramię na mnie. Wziąłem, zamoczyłem kropidło w wodzie egzorcyzmowanej i tak kropnąłem na nią. A ona zwinęła się jak małe dziecko w łonie matki, w taki embrion. I tak zaczęła krzyczeć i ta woda jak na, spadła tak jak na rozpaloną blachę pieca i odprysnęła od niej. Sykło tylko jeden dym. Mówię: o, porządne opętanie. I przyszli panowie ci mundurowi, porządkowi trzymać. To wyobraźcie sobie, rzucała nimi jak zapałkami. Chwyciła krzesło, to ile chwyciła w ręce, to tyle zostało, a reszta rozsypała się w drzazgi. Co za siła, no niesamowite. Ja nie wiedziałem, tak rok co miesiąc, czasami co dwa miesiące przychodziła ze swoją matką i modliłem się, natomiast nie wiedziałem, co jest przyczyną tego opętania u niej. Bo nie byłem w stanie z nią porozmawiać, bo od razu ją rzuca, krzyczy, wrzeszczy, bluzga. Pamiętam takie wydarzenie, jak modlę się, a ona: he, 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 taki męski głos: legion, tak mi nic nie zrobisz. Na próżno twoje modlitwy. A ci zrobię, zaraz zobaczysz. I wtedy strasznie po takim egzorcyzmie osłabia działanie złego ducha w niej.
ponieważ kiedy ona popełniła, ta osoba, grzech śmiertelny, co już do rzadkości u niej należy, to na rękach tu, na dłoni ukazują się wycięte przez działanie złego ducha znaki satanistyczne. No leje się krew, dosłownie. Pentagram, niech ojciec patrzy, jak wejdę w grzech, moment, on mnie tak rżnie. Nie może wyznać grzechu. W imię Chrystusa każdy grzech wyznaje. Ona niejako zwymiotuje ten grzech, bo nie jest w stanie go powiedzieć.